Dobra, gdzie jadymy? Gdzieś poza miasto najlepiej. Na obrzeża morza. Tutaj. Ale my pędzimy, co jest? Czekajcie na Łajma, bo Łaj mi się zgubi. Czekajcie, bo ja za trzecim zdałem. Tylko nie wiem, gdzie możemy jechać właśnie. Ej, a może w banku się osiedlimy? Nie, w sumie to tak. Nie. Dobra. Ej, no to hamujesz mi tu na zakresie. Gdzieś na obrzeża możesz jechać. W tych terenach, co jesteśmy, to tutaj raczej nie ma takich ciekawszych miejsc, takich na obrzeżach. Cały czas prosto jechaliście? Tak, cały czas prosto. 120 sunę. O, ten gorzki wygląda na kuczącego, czekajcie. Ej, Pepe. Bo nas to atakują. Ten golfik wygląda dobrego. Paj mi odpalił, czy nie odpalił? Tak, jadę prosto, cały czas. A. O, przejechałeś obok nas. Kurde, teraz mi mówisz? O, ma dużo paliwa. On ma na full jest zalany. Panie, golfik na full. Ja mogę. Dobra, gdzie jesteś, Łajmi? Ty, policję znalazłem. Policja, jedziemy, ty. jedziemy. Dawaj, Borax. A, bo ty chcesz kierować, tak? Czy jak? Ej, tu jest policja obok. Ja mogę w sumie. Kurde, chcemy tam policję sprawdzać? Czy na razie nie? Dobra, na razie chodźcie, bo ja za idę, dużo bo za... i tak nie odpala. No to czekaj, to weź się przesiąść, Pepe. Ja zjechałem, pojechałem jakby zakrętem i zjechałem na taką dróżkę jakby. Dobra, widzę. Hej, Mercedes. Przejeżdżałeś obok bite shopu? Nie wiem. Przy wodzie. Bardziej takie osiedla to są, nie jechałem przy wodzie. Tam na górze jakieś auto było. Ale jadę w stronę wody chyba. O, jestem przy wodzie, ale to są dalej osiedla. A włączę. Nie wiem, tego shopa mieliście. Taka żwirowa droga była na prawo. No tak, no jestem, jadę żwirową, tylko że no tu są osiedla, a nie sklepy. Ale od razu, jakby tylko prosto. Wypadek! Co się stało? Record video. Stop ham. Co to ma być? Record video. Jakiś czarny Mercedes się we mnie widzieli. Tylko tutaj nie zaśniemy, bo tu nie ma łóżka. No, zaparkuj, na żwirowej zaparkuj, zaparkuj. Uważaj. Dawaj go, bo mi kurde furę zarysował. I kurczę, ma nawet auto. Ale nie ma paliwa pewnie. O! Jak nie ma! Co się dzieje? Jak nie ma? Okno zamknięte jak coś. O! Drzwi otwarte. Pakować. Czekaj, bo tu gdzieś może być namiot. No i możemy w nim spać, ale... Mogę zjeść tą żywnicę? Przygnębienie plus 30 za zjedzenie żywnicy. Mam jedzenie. O, to mogę przyjąć, bo trochę mi się umiera. Łajmi też powinien mieć chyba. Plus... Ja też mam. Jakieś papierołuchy by się przydały, bo też... Nie ma palenia, kurde. Za mało. Ja się... Co tu walisz w to okno? Zajęta chata jest. O, kasa, pieniądze. Mam czyli co? Pieniądze. Czyli wychodzi na to, że noc sobie przesiedzimy przy stołku, gadając o dawnym życiu. Tak. Usiądź. Wyrzucam mapę West Point. Chyba nie możemy spać. Usiądę prawie, że na stołku, bo moja postać ma problemy z trafianiem na stołki. West Point to jest to, gdzie my umarliśmy w poprzednim życiu. Jakiś przebój. Tu macie mapę, jak coś. Ja kurde. Reinkarnacji pamiętam. Ja byłem dżownicą, to niewiele pamiętam. Szybko poszło. Ale straszne. Ty, a co jak ty teraz mojego kuzyna zjadłeś? Dżownicowego. Uwaga. Mogło tak być. Było już kuzyno. No nic, no twój kuzyn już nie żył najwyraźniej, no. Siedziałem przy komputerze, sobie grałem. A, ty opowiadasz, jak twoje dawne życie wyglądało. Tak. Nie ogarnąłem. Było już, kuzyno. Siedziałem przy komputerze i sobie grałem. Przecinek. Ale zapomniałeś na początku dodać magicznego. Czekaj, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Dan, dan, dan. Przecinek. Nagle ni stąd, ni zowąd zobaczyłem. A, no właśnie, mi się przypomniało. Powinieneś na początku powiedzieć. A te. Kurde! A, no, powinieneś powiedzieć. Pamiętam, jakby to było wczoraj. O, dobra, panowie, mamy namiot. Pamiętam jakby to było wczoraj. W zasadzie to było wczoraj. O, namiot! A ile osób zmieści? Dwie osoby leżą na innych osobach. O nie, ale i tak nie pójdziemy, bo mi dokuczliwy ból
A ja nie mogę. Mogę ci dać przeciwbólowy. I można iść spać. Let's go. Ten zombiak miał tasak. Idziemy spać. To ty gadasz. Ty bo tu tabletki leżą, ktoś nie podniósł. Pato, mam tasak. Te PP ty wziąłeś? Tabletki? No. Gdzie jest namiot? Bo tu na ziemi leżą. Gdzie jest namiot? PP. Czy ty zniszczyłeś namiot, w którym ja śpię aktualnie? Jak ty śpisz, jak ty siedzisz? No co wy... Ja nie mogę z wami, no. Idę tu tabletki leżą, podnieście. Ja idę spać do auta. Żegnam. Zostawili mnie samego, no nie wierzę. Idę spać. Ja do Merola i... Dobra, zamknąłem drzwi. Jestem dobra. Jestem na elekcjach. Ej, a jak dobra. Się... Jak się spało w samochodzie, bo zapomniałem? Musisz do V i No nie no, jak się spało? No V normalnie na boku. No nie mogę z wami, no. Zy. Aha, dobra. Nie. Bo ja pod V mam gadanie i ja myślałem, że wy mnie trolujecie. Ja sobie to przebajdrowałem pod tyłem. Ja mówię od początku. Ja już nie wiedziałem, jak ci mam wytłumaczyć. Na boku się połóż, no. Dobra, ja proponuję wstać. O! Do kogoś się tam do... O kurde. To pewnie ja się nie śpi, a dobra. O, ja pomoc! Nie władzę, to nie ja. Na ratunek 112. Kurde, no. Tasakiem go poubię. O, kto tam porysował? Ja wam dam. Kto mi wybił szybę? Ja znajdę gnoja. Dobra, dostało. Ale jest... Wszystkie śpią, to dobrze. Halo, pany. Jakim cudem spod mojego samochodu wyłonił się zombie? A to nie żywy. Katalizator cię wycinał. Czy martwy, ale kurde nie wiem, ja parkowałem go, nie widziałem, czy co? Chłop ci kata wycinał. Czekajcie, bo łaj mi tutaj ma problemy jakieś. Andrzej, nie denerwuj się. Chłop powiedział, że mam brzydkie jesieni pudełko śniadaniowe i go oklepię. Do mnie, dawaj, chodź. Kurde, takim zepsutym mam jechać? Sam jesteś zepsuty. Nasze to dostało w bok. Człowieku, tobie koła do środka skręcają. No trochę ich tu dużo, ale o chyba jest. Damy radę. Czyścimy! Akcja, reakcja. Jakiś van tam jest. Oho. Dobra, wysiadaj. Ja nie mogę mieć pojazdu. Może z tyłu siedzisz jakoś. Weź się właśnie, no. Albo weź się na kierowcę. Bo ja czytam książkę i nie mogę wyjść przez to. Przestań czytać książkę. Wow, ugryź mnie. Tak się przykleił do książki. Pomóżcie. Ale dobrze, wabisz ich do samochodu i łatwiej jest je porobić. Ła, ugryzł mnie. Żeby mnie nie złapali. Ła, ugryzł mnie drugi raz. Oddalam ja się, muszę się uleczyć też. Nie dezynfekuj tego, stój. Hamuj. No i mój gol. To jest Barox, nie? Wiedza ponad wszystko. O, już. Dobra. O mój gol, jak on wygląda? Szyby powypijane. Dobra, szczęście. O, łaj mi się włamał do środka, jest tam coś? Szukam, kartka papieru. O, pewnie papierochy będą. Szczoteczka do zębów. O, tutaj coś może być, ale jest zamknięte. Macie pomysł, jak tam wejść? Pamiętam, że Barok ma 100 papierosów, 300 coś papierosów. PP. No, tak. Czy ty jesteś na tyle bystry, żeby tutaj nam otworzyć zamek? Nie wiem. Otwórz zamek, o. Proszę się odsunąć. Proszę mam spinacz, jak chcesz. O, daj. Może coś się przyda. Dałem. Proszę się odsunąć. Czekaj, podchodzi specjalista. Nic nie mogę zrobić. Ej, to... Ej, klikam otwórz zamek i się nic nie dzieje, no. Dobra, rozmontuj coś. Nie, bo tam jakieś fanty mogą być, no tam się trzeba dostać. Ma ktoś młotek i śrubokręt? Ja mogę rozmontować. Ja mam młotek. Rozmontuj. Ja wywołuję. Kurde, o. Specjaliści. Ty, ale ty nie zabijaj dechami tych drzwi, tylko nam otwórz! Panie! Hop, kurde, z zawiasów ściąga. Młotkiem. Tak, jestem. A to! O! O, naboje! O! Pudełko! Szafa! To ile naboi? Nie ma broni! Kurde, tylko amunicja. Dobra, biorę amunicję. Ale ammo można wziąć. Ej, w sumie weźcie, bo jestem przeciążony. Weźcie całą amunicję. Dobra, ja się tutaj bandażuję, ogarniam jeszcze parę. Taka biedna ta policja, jak powiedział. Taka biedna policja. No. No, za dużo to nie było.